Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogmasie. Właśnie robię sobie makijaż i stwierdziłam, że tutaj zaczniemy dzisiejszy vlogmas. Jestem w ogóle mega blada, ale to przez to światło takie zimne z zewnątrz. Mogłoby być jakieś słoneczko albo coś. Ja rozumiem, że zima, ale w zimę też jest słońce, tak? A tak wyglądam jak jakiś upiór. No i słuchajcie, dzisiaj nagrywam w końcu filmik prezentowy, więc bardzo z tego powodu się cieszę i potem jadę do babci na imieniny. A co potem, to się zobaczy. Oczywiście cały poranek spędziłam przed komputerem, bo miałam dużo do nadrobienia, wysłania i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że wczoraj mi się, słuchajcie, nie udało tego nagrać, bo ogólnie na co dzień to, jak widzicie we vlogmasach, albo chodzę bez makijażu, albo mam taki lekki, jakiś codzienny, a jak robię do nagrań, to muszę trochę nad tym posiedzieć. A ja lubię wszystko szybko robić, więc przeszkadza mi to troszeczkę, no. Włosy mi się elektryzują już. Skończyłam nagrywać film z pomysłami na prezenty. Zajęło mi to bardzo dużo czasu. Słuchajcie, moja mama przyniosła ciasto, które zrobił mój tata. To jest no pomagał zawsze, ale to jest takie pierwsze od A do Z jego ciasto. Naprawdę daje okejkę. Może podzieli się z Wami tym przepisem. Ale to jest takie brownie. Jest to taki murzynek brownie. Muszę swoim tatą założyć tego bloga kulinarnego. Magda mówi, że tata jeszcze mojego weźmie do bloga kulinarnego. Nie. On robił tak, mnie nie było, to podejrzewam, że jak już było posprzątane, ale chyba Saigon był nieziemski. Pod górę jak Janosik, biały śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy kuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Pod górę jak Janosik. Chciałam tak dłużej podtrzymać, ale nie dam rady, bo mam dzisiaj taki ból, słuchajcie, po treningu. Wczoraj co Wam mówiłam, że nic, w ogóle nie czułam nic. Po wczorajszym treningu nie mogę ruszyć tutaj ręką, tu w plecach mnie boli, no i oczywiście nogi. No ale widzieliście, wczorajszy trening był naprawdę mocny. Do smażenia. Możesz w jajku, w bułce. Krokiety będą. Teraz ja przyniosę słoiki do domu. To jest mamy kapusta, teraz dla ciebie. Oczywiście u babci nie mogło być jedno ciasto, tylko są dwa. To już bierzesz do domu. Ciasto? Tak. Nie. Ja nie będę je jadła. Ja nie lubię. Nie lubisz ciasta? Lubisz. Proszę. Przyjechałyśmy do galerii, bo prezenty świąteczne i słuchajcie, nie ma gdzie stanąć. Naprawdę jest wszystko. Wszystko zajęte. O, tam ktoś wyjechał. Co sądzicie o tej torebce? O, myślałam, że tam lustro. Fajna, podoba mi się, taka do ręki. A długi pasek też jest. A chciałabym też sobie kupić taką kurtkę, takiego misia. Bo widziałam dużo dziewczyn w tym i bardzo mi się to podoba. I takie ala bomberka jest w Zarze. Kosztuje 250 zł. Znalazłam kurtkę dla siebie na zimę. Kurtka kołdra. W ogóle też mi się podobają białe kurtki. Fajny to jest trend. Albo tu jest jeszcze taki misiek beżowy, też bardzo ładny. Tylko ten jest krótszy i no, zapina się, a tamten był bardziej kurtka. Ostatnio miałam tą bluzę z Zary. Tutaj macie ten kod. Jeśli szukacie klasycznych bluz, takich krótszych właśnie do spodni z wysokim stanem, jest czarna, czerwona, biała i szara. Jest mega, kosztuje 69 zł. Ale mega mi się sprawdza i ją miałam do tych kolczyków takich srebrnych, długich, o które pytaliście. W
Wystylizowałam mamę w elegancką spódnicę i w bluzę w moim stylu. A ja mam taki płaszczyk ładny, chciałabym taki czerwony w kratę, ale nie podoba mi się ta kolorystyka. Z daleka wygląda super, ale z bliska jak się przyjrzeć na te kolory, chyba ten zielony mi tu przeszkadza. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Ale tak ogólnie super wygląda. Wróciłam już do domu, pokażę wam dzisiejsze przesyłki. I mam Fun Day Box, Ya Bunny i Benefit. I ogólnie to jest takie pudełko, które zamawiacie z takimi niespodziankami, które zamawiacie co miesiąc właśnie z Ya Bunny. Dam wam linka na dole, jeśli chcielibyście sobie coś takiego zamówić. A to jest po prostu współpraca z Benefitem. A w środku mamy naklejki Ya Bunny i Benefit. No to jest słodziuteńkie. Następnie mam taką słodziutką shopping list. Zaproszenie. Taką etykietę do walizki mam już taką z Benefitu. I trzy słodziutkie miniaturki. Zobaczcie, to jest dłoń, a to jest ta miniatureczka. Cute. Gumy. Widziałam to u Karoliny stylizację. Ja nie wiem, ja za dzieciaka nie jadłam takich gum, ale chyba... Serio? Kupowała za 10 groszy chyba jedno? Ja takie gumowe papierosy pamiętam. I kosmetyczkę. Nobody said it was easy. Ya Bunny różową. Zobaczcie, jakie to jest malusieńkie. Cute. I kolejny prezent na dziś jest to, słuchajcie, przemiła niespodzianka od marki Nivea. Świąteczna przesyłka z pierniczkami. Ale te pierniczki są tak idealnie zrobione, idealnie. Zobaczcie, z jaką precyzją pięknie pachną. I tutaj było takie... O, tu jest właśnie z logo Nivea. Przepiękne i na pewno będą przepyszne. No naprawdę, jeszcze tak dobrze zrobionych pierniczków to ja nigdy nie widziałam. Bardzo dziękuję Nivea. Jeszcze świąteczna przesyłka z Benefitu. Krakersy z miniaturkami. Te produkty możecie kupić normalnie w Sephorze. I taki torcik. Pełnowymiarowe produkty i taka miniaturka. I o mały włos bym zapomniała powiedzieć wam o konkursie, który jest na Instagramie. Także po obejrzeniu tego vlogmasa wpadajcie na Instagram. Tam do wygrania są produkty marki Pupa, a mianowicie paletki ptaszki, czyli nowa świąteczna edycja właśnie tych paletek. Rok temu były sówki, w tym roku są ptaszki. Są różne rodzaje tych paletek i wszystkie są do wygrania u mnie na Instagramie. Ta największa również. Także wpadajcie i bierzcie udział w rozdaniu. Jak już tyle prezentów wam pokazuję, to otworzymy kalendarz. 13, a jakieś takie malutkie. Słuchajcie, chyba znalazłam prezent na święta dla Magdy. Dla ciebie! To jest idealny długopis na jej wiek. Do pracy będzie jej potrzeba. Ale super, Jezus! Nie, poczekaj, weźmy się na wycieczkę. Renifer Boxer. 13 w kalendarzu Jo Malone. To. Są to perfumki. English Oak and Red Currant. O, i to są perfumy, które wyszły w tym roku, słuchajcie, z czerwoną porzeczką. Piękny zapach, bardzo go też lubię. Tego Kielsa, to ja się nie mogę doczekać. Co tu dzisiaj będzie? Co tu dzisiaj będzie? 14 jest tutaj, widzę na dole. Dzisiaj nie 14, dzisiaj 13. Zrobię sobie chyba dzisiaj tą maseczkę. Następnie Make Up Revolution. O moi drodzy, dzisiaj jest duże okienko. Yes! No i super paletka cieni. No jednak fajny ten kalendarz. Cofam, że nudny. Fajny, naprawdę. No, fajna ta paletka, taka malusia. Będzie idealna na podróż. Ja bardzo lubię te ich cienie. Nie chcę się dobrze wyostrzyć, ale musicie mi zaufać. Jest to żel do mycia twarzy. Też super idealna próbeczka. 13, daj sobie radość. I co tutaj jest? Co to jest? A, wiem. To jest maska do stóp. Wygładzająco, regenerująca. A to są skarpetki. Ej, super pomysł. Naprawdę ekstra. Fajnie to tak zapakowane.
pomysłowo. Nie wiem, jak wam słuchajcie vloga, zakładzie, płakałyśmy. Oglądałyśmy dokument o atakach terrorystycznych w Paryżu 3 lata temu. Film, dokument podzielony na 3 części. Jest dostępny na Netflixie, dam wam linka na dole. Nie wiedziałam nawet, że taki dokument powstał, ale słuchajcie, Karolina Viva, a Viva wstawiła to. I mówię, kurczę, chciałabym się dowiedzieć, jak to wyglądało. I tak dalej, ale tak nas ten film ściął, żeby naprawdę tak na początku okej, ale musicie obejrzeć, musicie to po prostu poczuć, bo na początku jakby oglądasz to z takim zaciekawieniem, podziwiasz tych ludzi, wow, a potem opowiadają o tym, co tak naprawdę tam wszyscy czuli. Wow, Magda w ogóle poszła. Już. Ale serio, coś potwornego, coś strasznego. I tak naprawdę siedziałyśmy tu i myślimy, no nikt na to nie ma wpływu. Nikt. Nie wiem, nie lubię się wypowiadać na takie tematy, ale jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zobaczcie. Kończymy vlogmasa tym mało optymistycznym. Nie! To jest optymistyczny. Tak jak było w filmie, też wszystkie osoby, które były tam. Bo to, co jest ciekawe, to jest naprawdę wywiad z osobami, które tam były i które to przeżyły, które były na przykład zakładnikami w tym całym klubie koncertowym. Na przykład pan, którego była restauracja, w której była strzelanina, gdzie zmarła jego żona. Wszyscy się tam wypowiadają, więc jakby to naprawdę jest z pierwszej ręki. I tak jak oni wszyscy zakończyli ten cały dokument z uśmiechem na twarzy, to naprawdę szacun. Dobra, do zobaczenia jutro. Żegnamy się na dzisiaj. Koniec vlogmasa dnia dzisiejszego. Do zobaczenia jutro.